dwóch słowiańskich wojów, Kajko i Kokosz. Przesympatyczni i przezabawni bohaterowie z serii komiksów Janusza Christy zagościli na ścianach Muzeum Marii Konopnickiej w Suwałkach, które już od soboty 4 lipca udostępni niecodzienną wystawę mieszkańcom i gościom naszego miasta. Ekspozycja ma nie tylko bawić, ale i przez zabawę uczyć. Na tym polega ta wystawa prezentowana właśnie w Muzeum Marii Konopnickiej, Kajko i Kokosz, komiksowa archeologia, bo chcieliśmy połączyć świat komiksu i archeologii i jak dowiedzieliśmy w trakcie prac przygotowawczych i też w trakcie rozmów z Pauliną Christą, czyli wnuczką artysty, okazało się, że Janusz Christa był wzorowym uczniem, byśmy powiedzieli, ponieważ do swoich prac przygotowywał się w sposób bardzo rzetelny, odwiedzał muzea i czytał bardzo dużo książek archeologiczno-historycznych, robił notatki, szkice i tą wiedzę przelewał na kadry swojego komiksu. Starsi odwiedzający mają niepowtarzalną okazję wrócić do krainy swojego dzieciństwa. Ale też taka ciekawostka, że młodsi będą mogli sobie troszeczkę poszerzyć wiedzę na temat Kajko i Kokosza, ponieważ Kajko i Kokosz jest lekturą w czwartej klasie szkoły podstawowej, więc już w czasie wakacji można się przygotować do nowego roku szkolnego. I ta wystawa też chciał, żeby była takim pewnym przełamaniem pewnych oporów co do archeologii i co do komiksu. Obok bajecznie kolorowych plansz z komiksowymi kadrami na ekspozycji znajdziemy eksponaty wybitnie archeologiczne. Wiele z przedmiotów prezentowanych w gablotach odnajdziemy na rysunkach Janusza Christy. Chcielibyśmy, żeby młodsi odbiorcy po obejrzeniu tej wystawy w późniejszym czasie chociaż zapamiętali jeden zabytek, który mi się będzie kojarzył albo z Kajkiem Kokoszem, albo z tą wystawą, to już osiągniemy swój sukces. Na tej wystawie jest prezentowanych 70 zabytków, czyli każdy może wybrać coś dla siebie, coś, co mu się będzie kojarzyć, nawet samym sobą, bo to jest duże spektrum przedmiotów, zarówno naczyń, od takiego typowego znaleziska archeologicznego, czyli naczyń skorup, po uzbrojenie, po biżuterię, po nawet rekonstrukcję łodzi słowiańskiej, którą właśnie tutaj oglądamy. Kurator wystawy zdradził nam swój ulubiony przedmiot z tej ekspozycji. Moim ulubionym eksponatem są gacie. One zawsze wzbudzają radość, bo dlaczego to jest mój ulubiony eksponat? On się bardzo rzadko pojawia na salach wystawowych i też to jest takie mrugnięcie okiem do zwiedzającego, że archeologia też jest trochę zabawą, że uczmy się bawiąc, o tak. I jeżeli ktoś zapamięta nazwę gacie, będzie pamiętał, że to była pierwsza wersja spodni, że jest taka miejscowość Sforne Gacie właśnie na Pomorzu, to już osiągnęliśmy sukces. Warto ekspozycję zobaczyć i odkryć na nowo walory Kajka i Kokosza w zupełnie nowej odsłonie archeologicznej.